Cześć kochani, dzień dobry, witamy. Hej. Witamy was serdecznie, ja zmachany, bo jak widzieliście, wypuszczałem dzieci od luneczki. Dziewczynki są pierwszy raz i się drą trochę, bo nie wiedzą, o co chodzi. Zamieszanie. Wypuściliśmy je na chwilę, słuchajcie, bo wyszliśmy z domu z zamiarem, żeby iść im narwać trawy. Ale zrobiło się jakoś w tym momencie tak dosyć fajnie ciepło i mówię do Daniela, wiesz co, nie ma sensu iść, mówię, kosić im, rwać im trawy, tylko mówię, chodź po prostu i wypuścimy na chwilę. Luna z Lady, coś tam jakaś styczka była. No bo Luna też, słuchajcie, po tej przerwie, to Luna jest pierwszy raz na dworze. A dziewczynki moje malutkie tutaj, nie ze stadem, tylko tutaj. Moje śliczne dziewczyneczki. Chodźcie, skarbeczki. Ojajajajajajaj. Mama zostawiła. Nie, wiesz co, zimno się zrobiło teraz. Czekaj, czy wyjdzie jeszcze słońce. To już jest, słuchajcie, pech jakiś. Cały czas świeciło słońce, jak tylko wypuściliśmy je, to zaczęło się robić pochmurno. Gdzie to się wypuszczają dzieci? No co tam, kochanie? Co ta kotka? No, szukamy mamusi, szukamy. Sierotki malutkie. A gdzie Kalifornia? A Kalifornia koło mamy, chyba. Tak. Cześć, dzieciaki. Wy się cieszycie, co? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się w ogóle dzieje? Jedzcie traweczkę, dziewczyny. Macie chwilę, bo jest chłodno, jak zaszło słońce. Za długo nie będziecie. No, wyjdzie. No mam nadzieję. Ej! Kto tam tak płacze? Nevada. Chodź, Nevada. Szybciutko. Jak tu gęsto, słuchajcie. Ja nie wiem, gdzie patrzeć. A czemu bijesz malutką? O Jezu. Ty jesteś taki łobuz mały. To nie mama. Jest. To nie mama też. Nie mogą trafić na swoją mamę. No obok jest mamusia. Krzyczy, a matka się nie interesuje w ogóle. Lady. Kto tam krzyczy? Nevada. Nevada. Dzisiaj to jest, słuchajcie, Saigon ostry na tym wybiegu. No chodźcie tu, dzieci, chodźcie. Moje malutkie, zgubiło mamusię. Mamusia nie interesuje się dzieckiem w ogóle. W ogóle się mamusia nie interesuje Nevadką, w ogóle. A Nevadka krzyczy za mamusią. Tylko zostały dziewczyny te. Młodzież została w koziarni, żeby nie tłukła ich. Tym bardziej, że te małe pierwszy raz wyszły od Luny. To niech się na spokojnie nauczą. Ciąg dalszy, kochani. Nevadka cały czas za panciem chodzi.
Poszły się dzieciaczki napić wody. Przyszły się chyba też pobawić od razu. Troszkę. No, wy już jesteście super sprytne. To już minął półtora tygodnia, czy nie wiem ile, odkąd nie wychodziły. Od ostatniego razu na placu zabaw. Więc teraz już im na pewno lepiej idzie. O, wszyscy idą za Baśką. Jezu. Co tam, Barburek? Newatka, nie krzyczymy. Po co ten krzyk? Maluszku mój, mamusi tęsknisz, tak? Za mamusią. Ten wersy... Z kim to? Z Florydą. Nie, z Arizonką. A co to za bitwy jakieś? Ten werek z dziewczyną w dodatku. Bitwy z dziewczyną, Denver. To nie twoja mamusia, Dakotka. Twoja mamusia to się w ogóle nie interesuje tobą, widzę. Ale to, kochani, normalne, bo jak wychodziły pierwszy raz tamte dziewczyny, to też się swoimi dziećmi wcale nie interesowały. Trawa jest ważniejsza. Przed chwilą go jeszcze nagrywałem. A ten, że się bił z którąś kózką, a teraz Daniel mówi, co żeś sobie zrobił, co żeś sobie zrobił. On kuleje na łapkę jakąś. Na trzech kózkach bieg. Co zrobiłeś, ten werek? Pokaż, zobaczymy. No, to się jeszcze utyka. No bo skaczą, jak nie wiem. O, już chyba lepiej. Już ja przynajmniej widziałem połowę, że kulała. Bo latają, przewracają się, podskakują. Te chcą cycka. Nagle teraz. Jeszcze z Radku Nebraska, która nigdy z butelki nie pije. I ona chce cycka. Martwiłem się, kochani, powiem wam, jak Luna będzie się dogadywała teraz z resztą. Jak tyle czasu. No, ona pierwszy raz wyszła w ogóle z kozami, ale. Jak na razie to tylko trawa ją interesuje, o zobaczcie. Nawet nie wiedzieć, są dzieci. No, nawet dzieci ją nie interesują wcale. I dzieci chodzą i płaczą, do innych mamusiek podchodzą. A ten mnie cały czas, ten zbój mnie tutaj zaczepia i buca, i buca. Co za zbój jakiś. I mi ciągle sznurówki rozwiązują od butów. Ja uciekam od was. Ja od was uciekam. Uciekam. A Teksas za mną. Teksas, Teksasek i Newatka. Teksasek i Newatka. I Dakotka moja malutka, piękna. Moje piszczotko malutkie. No co, no co, no co. Co tam, Dakoteczka? Boże, ta Dakotka to jest taka malutka. Chyba najmniejsza ze wszystkich. Co? Dakotka jest chyba najmniejsza ze wszystkich w ogóle. Tak. Najmniejsza jest, jak miniaturka. No taka malutka jesteś, miniatureczka moja malutka. Miniaturka. No właśnie, ja już się gubię z tym, ile one mają. Daniel się pyta, ile mają. Ja nie wiem, powiem wam, że się gubię, ale... Tak, chyba 2 tygodnie, bo... Najstarsze mają miesiąc. No troszkę parę dni, miesiąc i parę dni. Te odtowci chłopaki Denver i Dolar. No to najmłodsze były po 2 tygodniach, no to 2 tygodnie. Luneczki, dzieci. A ten następny mi tutaj buty cały czas rozwiązuje. Meksyk. Meksyk robi Meksyk cały czas. Jesteś śliczny, chłopczyku. Jesteś śliczny. A zobaczcie, jaką on ma tutaj plamkę. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widać. Jaką ma brązową plamkę. Ja kiedyś myślałem, że to jest brudna od kupy. A on ma taką plamkę. I mu zacząłem to trzeć. Nie patrzę, to jest taka plamka brązowa jakaś. Meksyczek. One tak wszystkie robią, te chłopaki. Niedobre. A ten werek już dobrze. No już dobrze. Już dobrze. Patrz, jaki zazdrosny. Montanka już zobaczyła, już zazdrosny. A nie. Nie chcę. A Kalifornia znalazła mamusię. Kalifornia poszła do Ludny. Wystarczy, Denver. No, malutka, to on decyduje, kiedy wystarczy.
O matko. I Teksas jeszcze dołączył do tego wszystkiego. A ten, a nie, to nie teraz ten, tylko Nebraska. Juta tam stoi. No. Oj, kochani, tu jest taki Meksyk z tymi Meksykami. Denver. A ty kim jesteś? A to jest Teksas. Denver. Nie drapcz się z nimi, bo jeszcze gorzej będzie. O, mój nie jeden. Nie wolno, między sobą. No, fajnie. No gdzie? Co to, walki są zakazane. Zwierząt. Ale patrz, jak one lubią cały czas za tobą. Tu, między sobą. No. To jest, kochani, zmuszanie zwierząt do walk. Dzwońcie po tozy. Żeby mnie nie atakowały. Ale jak się uparły. Oła! A tam Dakotka piszczy. Chodź, Dakotka. O Boże, Marian. Marian przyszedł. Moje malutkie Marianki. Basia woła chyba dzieci na cycka. Marianek, idź do mamy. No fajnie, słuchajcie, bardzo się cieszę, że one w końcu wyszły. Bo się wyszaleją, one tak odpierdzielają w tej koziarni już. Taki mają nadmiar energii. To dzisiaj go, nareszcie go zgubią, ten nadmiar. A ja wiem, że zresztą wy też lubicie i już się nie mogliście doczekać, kiedy będzie vlog z tego, z wyjścia maluchów w końcu na dwór. Bo to się nie da nie lubić tego widoku. One się tak fajnie bawią, cieszą. Że od razu człowiek ma lepszy humor. Juta tam z tyłu chyba. No tak, bo ciągła mnie. No. A to gryzoń. Juta to jest gryzoń. Ja wam mówiłem, kochani, w ostatnim vlogu, że u nas się psy z kozami zamieniły na miejsca. O, bo zobaczcie, co ona wyprawia. O, teraz nie będzie widać. Ale ona normalnie jak złapie, to tak szarpie, że normalnie psy nasze tak nie szarpały, jak były małe. Ale jaki ma uścisk w tej szczęce, że ona tak potrafi mocno, co? Nie puści. Zawzięta. A ten uparty cały czas tu na mnie skacze i skacze. A, bo tam topinambur. My musimy w końcu założyć pastów tam. No. I mój topinambur posadzony już został raz zjedzony, odbił i teraz znowu chciały go zjeść. Musimy tam założyć pastuch, żeby dopóki on nie urośnie, żeby go nie zjadały. Łamy dzieci na plac zabaw. Mówię, bo one wymyślają, tłuką nas. Po pastuchach skaczą, po taśmach idziemy na plac zabaw. Patrz, jak lecą. O matko, jaka szarańcza. Bawić się, dzieci, bawić się. Co? Tak, brameczkę idą. No dopóki. Tam jeszcze jest za szybko, żeby poszły, bo te maluchy będą uciekać po sąsiadach, po lasach. Na razie się tutaj bawić. A na łąkę jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj to w ogóle jeszcze myślę, że z 10 minut je zamykamy, co? A chodź tam, idzie. Nie ma też tego, żeby jeszcze wybiło, się ślizgają. No tak, bo tutaj jeszcze nie zrobiliśmy, kochani, tych, co w tamtym pod koziarnią. Nie zrobiliśmy im tych takich, żeby miało łatwiej. Chociaż tu jest mniej stromo, to i tak by sobie jakoś radziły, no ale... Znaczy te starsze bez problemu by sobie radziły, te młodsze może by miały problem i tak. No to ich nawet nie bardzo interesuje. O, jest jednak trochę zainteresowany. Poszły do wodopoju też. Ciekawe, czy jeszcze jest woda w ogóle. Muszę zobaczyć. A, jest jeszcze. Jest jeszcze woda. Boże, dzieci, jakie spragnione po tych harcach. Jakie dzieci spragnione. O, wszystkie trzy siostrzyczki przyszły.
Chodź, Basiunia, napić się wody. To tam walczy taksasek z dolarem. Co? Mokra trawa tam nie jest? Czy mokra trawa nie jest? Nie. Troszkę, no ale to co mam zrobić? Bo tutaj wylewałem wodę, jak myłem wiadro. No ale to nic. Dobra, kochani, my je chyba zamykamy. Będziemy je zamykać i weźmiemy jeszcze... Co? Wypuścimy te dziewczynki. No do nich nie, ja się boję. No może właśnie już są większe teraz. Dobrze. Dolar. Ja myślę, że nie ma co ryzykować, bo te są pierwszy raz od Luny. Teraz wiesz, już będzie ciepło, to może jutro wypuścimy je razem z nimi. A teraz zamykamy chyba już te i właśnie wypuścimy te nasze młode dziewczyny i chłopaków trochę, żeby pojedli. Bo tam wrzaski są, pewnie słyszycie, jakby nie wiem, co im się działo. Co ty robisz tą Luną? Cześć, dolarek. Jak pięknie pokazałeś nosek do kamery. No, zmęczony. O Boże, maniutka moja. Maniutka. Moje malutkie szczęście. Jaki mokry buziak. Dziewczyny gdzie idą? Chodźcie, chodźcie. Tutaj chodźcie już. Tą potrawę jeszcze chyba. Nie będą chciały. No wiem, że nie będą chciały, ale ja myślę, że już je bierzemy. A tu kto? Meksika. Mexican boy. Dobra, kochani, zamykamy je i idziemy jeszcze z dziewczynkami. Musimy im przedzielić, słuchajcie, wybieg na pół, żeby oni byli osobno. Dlatego, że Bąbel teraz jak wyzdrowiał i się zrobił kawał kozła, to się zrobił, o, proszę bardzo, taki niedobry, że cały czas zaczepia Leona. Cały czas chce się z nim bić. No tylko, że on nie przewiduje tego, że nie ma rogów i Leon jak go czasami trzaśnie w nogę, to się boimy, żeby sobie, o, żeby coś mu nie zrobił. Więc niestety będziemy musieli im przerobić wybieg na dwa, przedzielić. Jakiś płotek im zrobić i wtedy będą mogli być sami, nie trzeba będzie ich pilnować. Boże, jakie to są grubasy. No, taki bąbel jest. Ja, prawdziwy bąbel. Ale mają tutaj taką piękną trawę. Dobrze, niech pojedzą chwilę i weźmiemy jeszcze nasze młode. Dobra, wypuszczamy te wariatki młode. No chodźcie, Helena, latę. Chodźcie, dziewczynki. O, i to jest zachowanie Helenki. Jak, słuchajcie, jak wychodzi z dziećmi, z tymi małymi, z całym stadem, to je tłucze, bierze na rogi, podrzuca do góry. Ale jak tylko wyjdzie sama z latę, to właśnie się tak zachowuje. To jest po prostu kozia patologia. Chodźcie, dziewczyny, na spacer. Muszę je wziąć trochę na spacer, żeby się trochę przestały myśleć, bo ta Helena to naprawdę w końcu zrobi tak, że po nas zadzwonią. Po jakiejś tozy. Chodźcie, dziewczyny. Chodźcie, chodźcie. Chodź, nie drzej tej papki. Chodź, Helena. O Jezu, ogłuchnąć można. Ona się po jakiejś chwili przestanie w końcu drzeć. No ale to jest taka koza. Jak widać, różne są kozy. Macie próbkę, jak syrena potrafi być. Helena! Bo ci gardło za tego. Nie będziesz, głos stracisz. Nie będziesz mogła drzeć się już i dobrze. Bo już uszy po prostu pękają wszystkim dookoła. Pojedzcie trochę trawy, dziewczyny. Nie, powiem wam, że jak one wychodzą, to nawet trawy nie chcą jeść. One tylko... Mówię, jak wychodzą ze stadem, to głupoty w głowie, ganianie, bicie tych małych dzieciątek, no więc na to nie mogę pozwolić, żeby biły te małe, no bo naprawdę mogą mi zrobić krzywdę.
No i jak widzicie, jak wychodzą o same z nami, no to jest tylko krzyk i zastanawianie się, o co chodzi. Nawet trawy nie chcą jeść, no ale trudno. Tak jest, nic nie przeskoczymy tego. Jak maluchy podrosną jeszcze, no to będą wychodzić. To będą wychodzić wtedy już z maluchami. Na razie to jest zbyt niebezpieczne. Wariatki. Musicie poskubać ławki trochę. No co? Poskubać trochę czegoś, a nie. Teraz się znowu zrobiło ciepło, jak je zamknęliśmy. No to znowu zajdzie. Co latuś? Jesteście śliczne, ale rozumku to wam brakuje, powiem szczerze. Nie, to nie są najmądrzejsze kozy u nas. Muszę powiedzieć szczerze. Nie jesteście najmądrzejsze u nas, kurwa. Jesteście śliczne, ale jakie śliczne, takie puste. Tu leżą, kochani, woreczki, bo jak chodzimy z psami tutaj, no to zbieramy. No i nie zabieramy za każdym razem woreczków do domu. Znaczy, w sensie do domu, to w ogóle ich nie zabieramy, żeby nie było. Nie zabieramy ich po prostu za każdym razem do śmietnika, każdego woreczka, no bo po prostu zbieramy raz na jakiś czas stąd, wiecie, taczką, wiadrami albo taczką, te wszystkie woreczki zużyte. Dlatego leżą, jakby co. Nie, żebym się tłumaczył, bo, ale tak tylko mówię, dlaczego tutaj są. Co latusia? Szliśmy trochę dalej z nimi, żeby poskubały. Tu jest ładniejsza trawa. Może się coś skuszą troszkę. No, super, Helenka. Poskubać troszkę trawki, jak już wychodzicie, a nie latać i drzeć papy. No i wiecie co, jest taka różnica, jak zajdzie słońce, to jest od razu zimno. A jak jest słoneczko, to jest super ciepło. Jak delikatnie, po jednym źdźbełku. Jeszcze nie nauczone. Nienauczone są dziewczyny trawy. Helena cały czas na czuwaniu. Coś się schyli, jedno źdźbełko z jej i o. I radary chodzą, patrzy się. No bo się boi, po prostu bez stada ona się nie nadaje, żeby wychodzić. O, leci. Poleciała i ona zaraz wróci. A, jeszcze zawołała latę. Anieli mi zrywa. Jak zerwę, to zjedzą. No już ucieka. Dobra, kochani. Ja myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj macie cały vlog z dworu. Z maluszkami, z kozami. Także pozytywnie. I tym pozytywnym akcentem się z wami żegnamy. Dziękujemy, że jesteście. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa. Cześć.